another night and I'm just walking, city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling. Think about me the way I think about you. Could you tell me? I wracam z powrotem do Palmy. Niestety dużo nie nagrywałem, bo chciałem tak naprawdę odpocząć te dwa dni. No i jestem z powrotem do Palmy. Chyba tędy muszę przejść. Idę gdzieś wypić kawę. ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar, ¿cómo remix estás? No i zobaczcie, jaką miejscówę mam. Nie było tu tanio, ale kawka jest. I bagietka z bekonem i serem, do tego oliwki. Dobra, zobaczcie z takim widokiem. Pięknie. A tutaj sprzedaję jeden właśnie kapelusz, ale bardzo tanio idzie kupić. Tu będzie moja ostatnia destynacja. Zobaczymy, jak tam jest. Okej. No i jestem w środku. Włożyłem kartę, dobra. Pokazuję tak na szybko, ja lubię. Tu taki swojski shower. Dalej pokój, no wydaje się czysty. Mam telewizor. Podwójne łóżko. No to na trzy odsłaniamy, dobra. Jest stolik, jest duży ten taras, balkon. Tutaj część hotelowa, no. Nie mam basenu pod spodem, ale jest super. A few moments later. No i jestem na drinkosie. To wygląda super, ale piwko sobie zamówiłem, tak mnie suszy. Dzisiaj trochę chmur. I zobaczcie, znowu sprzedają. The next day. No to co, ja uciekam na plażę. Zobaczcie, wymięta ta, ale nieważne, kąpielówki są. I idziemy na plażing. Woda jest, ręcznik jest. Zobaczcie, jak temu robi ta murzynka włosy. Zazwyczaj to dziewczynom robi, ale to jest bryza super. No to zaczynam plażing. Mam trochę wody. Dobra, wystarczy. Ojej. Later. No i jestem na lunchu. Chcę wybrać coś z seafood, z owocami morza. Czekam cierpliwie. Boże, no, no powiedzcie sami, nie jest tu też cudownie. Dobra. Teraz zauważyłem na tej tablicy, myślę, że jest mecz 21.
Hiszpania, Francja. Ooo, będzie się działo. I przyszło moje linguini z owocami morza. I czekam teraz na posypanie parmezanu. Dali mi taki w słoiku parmezan. Zobaczcie, posypałem. Pięknie to wygląda. Dużo nie nagrywałem, ponieważ chciałem się nacieszyć ostatnimi chwilami na Majorce, przepięknej wyspie, którą Wam polecam z całego serca, jak również inne wyspy hiszpańskie, w szczególności wyspy kanaryjskie, które różnią się od siebie. No i zjem sobie, o kurczę, co to było, sangry wypiję, a u góry mają fajną włoską kuchnię. Kusi mnie risotto albo pasta jakaś. No i przyszło moje risotto z krewetkami. Ma bardzo dużo krewetek, super. A few moments later. No i jedzonko pyszne, ale tych krewetek było nawalone. Naprawdę, naprawdę uwielbiam Hiszpanię. A tu kupiłem sobie chyba to na jakąś wodę.